Na Voyage Shop w tym momencie pojawił się nowy, niesamowity produkt, jakim jest kolorowanka Voyage Team. Kolorowanka przedstawia nasze wszystkie postacie, które możecie kojarzyć z różnych ciekawych przygód na Wojanowicach, ponieważ nie jest to zwykła kolorowanka. Znajdziecie w niej uchwycone najlepsze historie z Wojanowic. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, z jakich one są odcinków. Także kolorując ją, tak jakby przechodzicie do świata Wojanowic, jakbyście w nich byli. Razem z nami takich przygód jest aż 28 w całej kolorowance, więc na pewno taka kolorowanka zajmie wam nieco czasu, żebyście mogli ją całą uzupełnić, pokolorować i ogólnie przejrzeć i poszukać, w jakich filmach znajdują się podane ilustracje. Jeśli wam się nudzi, jeśli nie macie co robić, to od teraz taka kolorowanka może wam zająć naprawdę sporo czasu, kolorując ją i dobrze się bawiąc. Także wbijajcie na Voyage Shop i pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie takie zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem za darmo, więc jak na przykład kupicie taką kolorowankę, to razem z nią dostajecie kozackie zdjęcie. Dostajecie jeszcze za darmo pakiet kozackich naklejek. Do tego warto robić zakupy na Voyage Shop, bo jak widzicie, dostajecie masę niesamowitych rzeczy. Także wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Siemano kolanowicowie, mamy dobrą informację. Wiemy już, jak pokonać Katnapa. Jest. Pozdrowienia. Pozdrowienia, Katnap, do więzienia. Zrobimy to. Ej, Nubek. Ej, Nubek. Cicho, bo on tam lata. Chodźcie na górę, chodźcie na górę. Będę udawał zrobię tego... Co ty gadasz, Nubek, nie rób tego. Potrzebujemy teraz ciebie w naszym składzie. Chodź, widzowie, dziś pokazujemy Katnapowi, bo niedługo będzie dzień. Słuchajcie, patrzcie, księżyc już idzie i niedługo, lada chwila, będzie dzień i wtedy zobaczymy, jak Katnap zmienia się w miłego Katnapa i będziemy chcieli mu pokazać zdjęcia, jakie mu zrobiliśmy. Zdjęcia, na których widać, że nie był wcale taki dla nas miły. Oj, nie. Spójrzcie, widzowie, tutaj mamy Katnapa przedstawionego na zdjęciu. Tutaj mamy jakieś zdjęcie. O, z Nubkiem. Wiecie co, mam pomysł. Wywiesimy może te zdjęcia na ścianie i będziemy wybierać, które są po prostu najlepsze. O, tak, musimy wybrać najlepsze zdjęcia, które pokażemy Katnapowi, żeby on wiedział, jaki najpierw bardzo był zły. Bo on jak to zobaczy, to może uwierzy w końcu. Dobra, moje zdjęcia najpierw. No, a wybieramy najlepsze z twoich najpierw na razie. Tak, najlepsze z twoich. Dobra, no to najlepsze z mojej, jestem ciekaw Nubka zdjęć. Dobra. Ej, a mam pytanie, czy te zdjęcia będą na kolorowankach? A na kolorowankach, nie wiadomo, widzowie, bo może umieścimy jedno z tych zdjęć na jakiejś nowej kolorowance. Ale kto wie, bo na pewno na obecną chwilę na Voyage Shopie macie nowe kolorowanki, które przedstawiają właśnie ciekawe akcje z Wojanowic i nie tylko. Więc zapraszam serdecznie na Voyage Shop i sprawdźcie nową kolorowankę, która ma aż 28 kozackich kolorowanek do kolorowania, przedstawiających niesamowite historie z Wojanowic. Więc zapraszam serdecznie, bo do każdego zamówienia również dostajecie zdjęcie z ręcznie podpisanym autografem, moim autografem. A gdyby tych gratisów było mało, to jeszcze dostajecie taki ładny zestaw naklejek. Tak, i te naklejki dostajecie do każdego zamówienia, niezależnie od tego, co zamawiacie w środku. Mamy tutaj logo Voyage Team, tutaj taki wojanek, tutaj taki Voyage Team, więc naprawdę dużo tych gratisów jest, więc jak widzicie, warto robić zakupy na voyanshop.pl. Wbijajcie serdecznie, polecam bardzo. O, dobra, wystawiam moje tutaj zdjęcia, które zrobiłem Katnapowi. Dobra, wystawiaj. Ale uważajcie, bo one są naprawdę bardzo mocne. Naprawdę, są ultra mocne. Okej, dużo ich jest. Dużo, dobra, zacznijmy od lewy dolny róg. Jak oceniacie? Tutaj mamy Katnapa, który... Ej, to jest najlepsze zdjęcie. To jest super zdjęcie, uważam. Widzisz? Nubek dostał na tym zdjęciu ewidentnie. Tak. I widać serduszka, więc widać, że naprawdę zbyt dostał. Dramatyczne, nie może się lewy dolny, faktycznie. Dobra, tak, więc zabieram lewy dolny. Idziemy dalej patrzeć w takim razie. Co dalej? To jest Nubkiem, ten Nubek stojący tu. Co to jest? Ej, to jest moje zdjęcie. Ej, to zdjęcie w ogóle nie powinno tutaj być, powinno być tutaj. To jest tu. A, chciałem jadać, sorry. Ma, to jest to zdjęcie. Dobra, idziemy dalej w takim razie, gdzie? O, tutaj zobacz. Katnap, co on tutaj robi? No właśnie nic chyba. No, ja tutaj nie widzę Nubka. Widać Nubka, widać, ale tak słabo, bo lampa zasłoniła. Stop! Tu. Mam zdjęcie. Jakie? Pastę. No ale to jest twoje, Nubek, zaraz będziemy oceniać twoje, najpierw moje. A, dobra, no. dobra, czyli to kasujemy zdjęcie, wyrzućcie. Weź Nubek, wyrzuć. Dobra, to kolejne patrzymy tutaj, no też tutaj w sumie nie ma jakichś informacji. Nic nie ma, nie? Wyrzucamy, proszę zabrać. Okej. Okay. Dobra. Tutaj patrzymy... No, ej, no zobacz, to jest tutaj... uchwycone, jak zabudowuje nasze postacie. To jest właśnie, dobre zdjęcie. To możemy wziąć, to możemy wziąć. Zabieramy to zdjęcie i to będzie drugi dowód w sprawie. Ej, ja teraz znalazłem jeszcze jedno zdjęcie. To takie... A to? Zobacz.
Co to jest za zdjęcie? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, zabierzcie to zdjęcie. Dobra, tutaj jest ewidentnie Katnap z Nubkiem. Tylko czy my chcemy zdradzać Nubka, żeby niewidzialny go fotografował? Dobra, to możecie zabrać w takim razie. Ale tutaj jest już widzialny Nubek, więc ja bym to zdjęcie zabrał. To możemy dać. Tutaj zdjęcie znowu z niewidzialnym Nubkiem, więc zabierz Nubek. Tutaj zdjęcie, jak przerobił domek Nubka, ale to zdjęcie możecie wyrzucić, bo Nubek ma lepszą perspektywę. O, ja teraz pokażę wam to kopara osadnie. Dobra, no i tutaj jeszcze zdjęcie z McDonalda, to zabieram, bo to dobrze wyszło. I słuchajcie, tutaj jak nas zabudował, ale to już mam takie zdjęcie. To już mamy takie zdjęcie. Więc słuchajcie, ja wybrałem moje 4 ulubione zdjęcia, które najlepiej pasują. Ja mam mało, to mogę dać. Teraz palion, ty, tak, dokładnie. I zobaczymy, wybierzemy palione najlepsze zdjęcie, które pokażemy. Ej, ale słuchajcie, jeszcze trochę się zrobi dzień. Spójrzmy, czekaj. Właśnie, księżyc. To ty wystawiaj palion, a ja sprawdzę, gdzie jest księżyc, bo zaraz zrobi się dzień i Katnap będzie już zmieniony. Zobaczcie, niedługo dzień, dobra, szykujcie się. Szybko, musimy przyspieszyć wybieranie. Dobra, dawaj, z Nubkiem to już odpadają, ale to odpada. Pana to zdjęcie, drugie. Ta foto jest mega mocna. To jest mocne. No. Uchwycone jak Katnap atakuje Nubka, zabieram to, bardzo dobra foto. Tak. Tutaj, co to jest? Sobiacki taki. Dobra, wyrzucamy. Tutaj zdjęcie Katnapa z bliska, ale to już mamy w całej okazałości Katnapa. O, to jeszcze bym zabrał. To jest mocne. Tak. Zabieram to zdjęcie, koniecznie. No i tam akurat lata ten winowa. To można wyrzucić. I to można też wyrzucić. Więc w takim razie zostały dwa fajne dodatkowe zdjęcia, które pokażemy. Ja już rzuciłem Nubek moje. Dobra, teraz. Okej. Już widzę, że to odpada, bo to jakieś tutaj przeszkodziło. Tutaj to odpada. O, to jest bardzo dobre zdjęcie. Przejmuję Wojanowice od dzisiaj. To jest ważna informacja, którą Katnap zostawił. To zabieram. Kolejne. O, tutaj uchwycił, jak Nubek jest atakowany. To najlepsze. To zabieram. To nie. To wszystko też podobne jest, nie? Tak, już tutaj mamy takie zdjęcia. Ja mam lepsze zdjęcia. Teraz daj Nubek, jestem ciekaw, co Nubek zrobił. Dobra, uwaga. Pokaż Nubek. 1, 2, 4. Czemu to aż takie ciemne te zdjęcia? Co jest? Jakie ciemnie. No to jest mrocne. To masz laptopa jakiegoś mrocnego. Dobra, ewidentnie biorę na pewno to zdjęcie, bo pokazuję, to jest jak zdjęcie z teledysku te. Co to jest? No. Dobra, te dwa to sobie Nubek zachowaj. Okej, słuchajcie, robi się powoli dzień, więc... Ej, już słońce wstaje powolutku, zobaczcie. Ej, faktycznie, wstaje słońce, dobra. Pijcie niebieski, lecimy do Katnapa go obserwować, jak się będzie zmieniał. O mega, widzowie, jak się Katnap zmieni, to już będzie, nie wiem, no już chyba dobry, prawda? Patrzcie, no... Dzień już się pojawia. Dobra, chodźcie, biegniemy. Pamiętaj, widzu, po każdej nocy wychodzi dzień. Ej, widzicie Katnapa? Co to za tekst? Nubek! Zbrojkę ci było widać. O dobra, już jest git. Okay, widzicie Katnapa gdzieś tutaj? Nie, szukam. O, latał gdzieś. O, mam go! Jest troszkę. Słońce wyszło. Teraz będzie zmieniał. Mało czasu, muszę się ukryć, nie! O nie! Zróbcie zdjęcie, jak się będzie zmieniał! Patrz, zmienia się! Zobacz, on naprawdę się zmienia, to już widać! Zdjęcie! Fota! Zdjęcia! Zobacz! Czekaj, ja patrzę, jak on się zmienia! Ej! Zmienił się na poprzedniego, czyli jeszcze to nie jest najmniej straszny. Katnapik. Siedzimy go, chodźcie, szybko. Dobra, chodźcie, tak. O nie, on idzie dalej się ukryć, słuchajcie, on szuka kryjówki, pewnie przed słońcem. Tak, potrzebuje cienia. Jeśli on nie będzie na słońcu, to może się nie będzie zmieniał. Dobra. Ej! Co? Patrzcie, co mam! Co masz, Nubek? To światło! Co? Pochodnie, światło, nie ukryje się, ciągle będzie... Ej, dobra, dawajcie go oświetlamy pochodniami! Zmienia się! Patrz, stawiajcie pochodnie przy nim! Dawaj! Jest jeszcze więcej światła! Dobrze! Zmienia się coraz bardziej, będzie się zmieniał, przemiana kolejna! Zmienia się, rób zdjęcie kolejne! O, patrz, już prawie jest! To się co? Jest! Coraz bardziej się zmienia! Jest już
już mocno zmieniony, zobacz, szpony ma już takie małe, jest już taki malutki. Ej, światło, muszę ukryć. Zrobiliście zdjęcie? Gdzie ukryć? Tak. Dobra, to będzie kolejna przemiana. Ziemi, tak, tutaj na pewno będzie ciemno. Nie, nie możemy mu dać pozwolić tak zrobić. Dobra, biorę łopatę i powiększam tą dziurę, żeby więcej słońca wpadło. Więcej słońca. Dobrze, dawaj kolejną przemianę. Łopat, jakby się głos zmienia. Nie wytrzymam. Tak, zaraz będzie coraz lepszy. Tak, kolejna przemiana. Woda. Co się dzieje? Macie fotę? Czy nie? Dlaczego jestem taki niestraszny? On już nie jest straszny. Widzowie, udało nam się, prawdopodobnie. Zaraz go będziemy mieć, patrz, na stadion idzie, wszyscy z pełną światła. A, tu jest tak świetliście. Gdzie on poszedł? Czekaj, nie widzę go, gdzie on jest? Za stadionem, za stadionem! Ja jestem za stadionem, a tu? Ojejku, co on tu robi? Przecież tu jest tyle światła, co on tu robi? On się zaraz zmieni, ale to jest geniusz! On zostanie w domku się schował, nie, rozwalajcie domek, rozwalajcie! Musimy, musi słońce mieć! O, dostało się słońce z miasta! Zobacz! Ej, co jest? Ale mała główka! O, zobacz, już ma tą głowę, co wcześniej tego małego kotnopika. Wiesz, ten geniusz, przecież tu nie ma światła, znaczy nie ma, nie ma tego. Ja ukryję się przed tym słońcem. O, znowu zmienia go, on już od teraz kolejny. Ej, co jest? Jakie małe nóżki! Co jest? Dobra, zostały. Nie pijcie więcej niewidek, zaraz mu się pokażemy. Zaraz jestem? On już jest taki malutki. Ja ci pokażę mu. I co kadnapie, i co kadnapie. Widać mnie też. Kadnap. Jeszcze bardziej zamienia. Ostateczna przemiana. O, to już jest. Mango. Co nie pamiętasz? Catnap, nie pamiętasz, kim byłeś? No właśnie. Nie? Jak zwykle, on nic nie pamięta. Dobra, Catnap, byłeś mega strasznym Catnapem znowu, tak. I nas wszystkich chciałeś rozwalić. Mamy Nubka, dowody. Prawda, Nubka. Słuchaj, Nubka, to ty kilkukrotnie rozwaliłeś. No. Było. Mamy fotografię. Słyszysz? Nubek potwierdza. No i co? Jak, Catnap, zareagujesz na to? Czy nadal w to nie wierzysz? Ej! Dobra, Catnapie, czy teraz nam wierzysz i opuścisz tą naszą wioskę raz na zawsze? Pokaż mu te zdjęcia, pokaż mu je, dobra. On nie wierzy nam cały czas. Słuchaj, pokażę ci teraz wszystkie zdjęcia, jak straszną postacią byłeś przez ten cały czas. Zobacz. Zaraz, nie robiliście zdjęcia? Tak, robiliśmy i mamy fotomontaż. Zobacz, pierwsze zdjęcie postawię tutaj, ty postawiłeś tą tabliczkę. Zobacz, co jest na nie napisane. Przejmuję wyjadowice, od dzisiaj nazywają się... Nubek. Nubek. Sorry. Daj. No kto to niszczy? No Catnap! Nie, ja to niszczę. No ale Catnap, ty to napisałeś i zobacz, mam kolejny dowód, zaraz ci pokażę kolejny dowód za... O, patrz! To była twoja przemiana, widzisz to? Patrzcie to! Wow, to jest straszne! Mam coś lepszego, patrzcie to! Wydaje mi się, że ten piasek to niszczy, tak szczerze. Patrz, przemiana jaka straszna! No! To jesteś ty, to jesteś ty! I zobacz, zobacz! To mam kolejne! Zmieniłeś domek Nubka na fioletowe, widzisz to? To karygodne. Nie wierzę w to, ale pewnie odmieniłem już. Nie, mój domek jest. Przemiana. Dobra, słuchaj, kolejne ci pokażę, że zdjęcia, mam ich więcej. Zobacz, tutaj gadasz sobie z Nubkiem na spokojnie, co nie? Ale ja jestem straszny! Ej, a czemu wy mi w ogóle zdjęcia z ukrycia robiliście? Żeby ci to pokazać, żebyś sobie przypomniał, jaki byłeś, bo potem nam mówisz, że ja wcale nie byłem zły, a ty byłeś naprawdę zły, bo zobacz, co potem zrobiłeś Nubkowi. Ha, ha! No. Biedny Nubek, widzisz? Zobacz. Prawda. Wszystko widać na tym zdjęciu. Zabiłeś to, a i poza tym drapałeś. Zobacz, o, drapałeś. Zobacz, kolejna perspektywa, też go rozwaliłeś. Ale widzisz, ile serc Nubkowi odebrałeś? Tak, jest cały czerwony, zobacz. Ojej, przepraszam cię, Nubek, wybaczysz mi? No, wybaczę, serca mi zebrałeś. No. Zobacz, tutaj zabudowywałeś nasze posągi, wszystko mamy udokumentowane. Catnapie. Tak.
No, każdy mamy zdjęcia, przecież masę zdjęć. Zobacz, kolejna perspektywa jak nubka. Tych perspektyw mamy chyba z 10. Właśnie. Po co mielibyśmy to robić, powiedz? No właśnie. I słuchaj, pokażę ci. Patrz, w Maku nawet byłeś. Tak na nas patrzyłeś. Widzisz, tu widać cię dokładnie takiego strasznego. No zabierz, no, zabierz sobie te wszystkie zdjęcia. Pamiętaj, jak wyglądałeś. I no, pamiętaj, że nas tak brzydko atakowałeś. No ale ja nie byłem chyba aż taki zły, prawda? Byłeś. Nie byłeś się zostać. Byłeś nie, bardzo no, zły dla nas. I dlatego my się nie tak wiem, ciebie to, paliśmy. Nie wiem, czy ja chcę, żeby on został. To ja za dużo się dzieje, to nie no, może tak być. Ja bym chciał. Katnapie, no, teraz jak to wszystko widziałeś, to już wiesz, dlaczego nie chcemy, żebyś więcej się pojawiał na Wojanowicach. Czy no, będziesz w stanie odejść stąd jak najdalej, tak daleko, żeby nie pamiętać, skąd przyszedłeś? O, my nie chcemy ci robić krzywdy, jak jesteś mały, bo ty jak jesteś mały, to wcale nie jesteś jakiś bardzo zły, ale musisz stąd się oddalić jak najdalej, bo teraz jak ci powiemy na przykład, idź tam 100 tysięcy kratek, to ty jak będziesz strasznym katnapem, to mnie nie będziesz pamiętał, jak daleko byłeś przez to, że tracisz pamięć. Tutaj pod tym, zrobię ci ostatniego paga. No bee! Ale za to wszystko to powinno tak być, nie? A, no tak. Byłeś przyjacielem z Nubkiem, nie? No, musicie niestety się rozdzielić, nie? Katnapik, było miło, ale no może kiedyś się zobaczymy jeszcze. No dobra, Katnapie, bo teraz jako mały jesteś miły. Dobra, bo ty, Katnapie, jak jesteś mały, to jesteś w miarę miły. Ale jak się robi noc, to ty jesteś straszny. Więc... Co to jest? Co? Ale fajna! Figurka Katnapa! A można to postawić? Na pamiątkę? Aha, na pamiątkę pokaż. Jakie kozackie! Ale fajne. Dobra, będziemy o tobie, Katnapa, pamiętać o dobrej twojej postaci, ale o złej nie chcemy sobie przypominać, więc niestety, żegnaj. Żegnaj, Katnapie, papa. Ale tylko daleko idź, bardzo daleko. Tak. Jak najdalej. Do widzenia, a, czekaj, mam jeszcze jedną rzecz dla ciebie. Na podróż. Dam ci rzeczy, które ci się bardzo przydadzą. Kubek, maskotka. I słuchaj, mam bardzo mocną rzecz, którą pewnie będziesz potrzebował, żeby pamiętać o swoim przyjacielu. Zobacz, brelok nubka. A może ja pójdę z Katnapem? Nie, nubek! Nie, ty jesteś nienormalny, ej! A może ja pójdę z Katnapem? Katnapie, co to? Nie, nubek, pamiętaj! Dobra, ty już Katnapie, idź, ja go zabieram! Idź Katnapie! Żegnaj, Katnapie! Taki oto sposób pożegnaliśmy Katnapa raz na zawsze. Miejmy nadzieję, że już nigdy nie wróci jako straszna postać. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.